witajcie w kolejnym dniu. Pieskiem do weterynarza, odrobaczyć pieska. W ogóle tak mnie ciągnie, żeby pojechać sobie do Czech na zakupy, ale nie będę miała auta prawdopodobnie. To więc dzisiaj pójdę i kupię tabletki na odrobaczenie dla psa. Psa nie będę w sumie ze sobą tachać, bo to nie ma sensu, jak ja wiem ile ona waży. To tylko po prostu kupię tabletki. Znowu na dwie kamery nagrywam. I będę patrzeć w jedną kamerę, tą co zawsze nagrywam, a na drugą to po prostu będzie taki z boku, takie nagrywanie z boku, więc lecimy po tabletki dla pieska. Weterynarza dla psa kupić tabletki, a przy okazji muszę wysłać listy. Mam całą torebkę listów. Listy już świąteczne. Zastanawiam się, czy nie podjechać sobie do Bierkowic. Jest taki skansen, gdzie po prostu teraz są takie świąteczne rzeczy trochę. No zobaczymy, dlatego się zastanawiam. No i znaczy, muszę się zastanowić, może podjadę. Powiem wam, że zaufałam całkowicie tej kamerce sportowej. W ogóle dzisiaj tym moim aparatem nic nie nagrywam. Mam nadzieję, że się wszystko bez problemu uda zmontować. Zobaczymy w ogóle, jaka jakość będzie. A teraz, że mam, nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, ale w Opolu akurat dzisiaj jest taka akcja, nie wiem czy tylko w Opolu, czy w całej Polsce, żeby sprzeciwić się partii obecnie, która rządzi, sadzenie drzew. Po prostu sadzimy drzewa, miałam iść, ale stwierdziłam, a dobra, nie idę, oleję to. Dobra, już dochodzę pomału do weterynarza. Weterynarz jest tam, w tamtym kierunku. Nie umiem się przyzwyczaić, bo tutaj nie mam tego ekraniku małego i po prostu nagrywam w ciemno. Nie mogę się przyzwyczaić, że tam nie ma tego ekraniku. Cały czas się zastanawiam, czy nie ześmigać do tych Bierkowic. Widzicie sami, ile mi kosztowało? 60 zł. 60 zł za 5 tabletek, bo to wagowo. To jest 10 zł za 10... Nie no, troszkę więcej. Więcej no, niż 10 zł, nie, bo po 15 zł. No jakoś tak, za tabletkę tam, no nie wiem, dokładnie trzeba po prostu siąść sobie było i policzyć i za 5 tabletek na odrobaczenie psa tyle wyszło. Po prostu chcę wam pokazać, ile pies kosztuje za głupie tabletki, ile trzeba zapłacić za odrobaczenie w przypadku mojego psa, ale cieszę się, że już tabletki kupione tu są, ich może i tak, że nie będzie widać i po prostu jak wrócę do domu, to jej dam te tabletki. Mam nadzieję, że nie będę się bawić z podawaniem mi tabletek, bo zawsze z tamusią jest śmiesznie, jak się podaje tabletki. Powiem wam szczerze, tak jak mówię, troszkę wziąłam i na tą nową kamerkę cały czas nagrywam, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok, że nie będzie problemu z montażem, bo jak będzie, no to się robi problem, bo tylko na jedną kamerkę nagrywam, stwierdziłam, że drugiej nie będę nagrywać. Jak będzie ok, to będę cały czas tą kamerką nagrywać. Wydaje mi się, że powinna być troszkę lepsza jakość. Ale nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy w praniu, czy będzie lepsza jakość. Dźwięku nie wiem. Jezu, głośnik chyba zakram. Mikrofon. Dźwięku nie wiem, ale powinna być trochę lepsza jakość. Dlatego nie wiem, zobaczymy, no. W ogóle fajne jest to, że w ogóle jeszcze nie ładowałam aparatu, a bateria mi tak trzyma, jakbym praktycznie ładowała tą kamerkę. Więc okej. Okay. A już spotkałam się któryś raz z kolei właśnie z takim czymś, że mam nowy aparat czy kamerkę i nie muszę tego ładować, bo po prostu fajnie trzyma jak na pierwszy raz. W ogóle wam chcę coś pokazać. U was też takie coś w mieście się pojawia? Czekajcie. Hydranty w kształcie, nie wiem co to, pajacyk? Czy to to jest? No popatrzcie. I to jest po prostu hydrant. No ta mina taka trochę paskudna, ale to tak wyglądają u nas hydranty. Może nie wszystkie, ale jakaś część tych hydrantów. A ja lecę wysłać jeszcze listy. Jest taki minus, że nie włącza się tak szybko jak ten aparat, który ja mam. O nie, bateria mi się wyładowuje. No niedobrze, bo ten aparat mi się od razu fajnie włącza, a ten niestety nie. Teraz idziemy sobie po Gwardii w Opolu.
Czyli to jest takie miejsce lekko atletyczne. Tak to wygląda, akurat widzę, że ktoś biega. Bardzo fajnie. Po prostu baba tak szybko zasuwa, a sobie myślę, kuźwa, jak ona szybko biegnie. Na serio. Tutaj na 100 metrów chyba na 100 metrów. Tak szybko biegła. Wow. Szybko. Pewnie jakieś przygotowania do zawodów letnich, czy coś w tym stylu. No nie wiem, zobaczymy. Ale niedobrze. Pochwaliłam za szybko ten aparat, bo bateria mi zaczyna już w nim padać, ale specjalnie chcę rozładować tą baterię, żeby po prostu naładować na nowo. A tutaj mam ten mój aparat. Tu niby czytałam, że można normalnie do gniazdka podłączyć tą kamerę. No zobaczymy. Zobaczymy, no, czy się uda podłączyć, czy nie. Mam nadzieję, że się uda, że nie spieprzę tej kamery, bo poprzednia, widzicie, wszystko fajnie działało, a co się okazało, nie było baterii zamiennych. A tutaj mam nadzieję, że się nie zawiodę. Zobaczymy. Zapomniałam, chyba jest poczta otwarta od 10, a mam 9:21. O matko, to sobie poczekam trochę w tym sklepie. Za granicę, a to w Polsce. Co się okazało, jednak poczta była dzięki Bogu otwarta do 9, nie musiałam czekać. Musiałam 13 listów wysłać, z tego 2 do Ameryki. Powiem wam, tak mi się trafiło, że nie było tej maczałki takiej, co się znaczki moczy, żeby przykleić. Tak mi jest teraz niedobrze, w sensie smakowo w buzi. Czuję ten klej taki, co jest na znaczkach. No niestety nie było tej maczałki, nie wiem dlaczego. Może akurat przy moim stanowisku nie było. Ale tak to właśnie wygląda. No i trochę smakowo jest niedobrze. O, widzę, że słońce wychodzi, coś zaczyna się pomału przejaśniać. Super, bardzo się cieszę. Nie wiem, czy jechać do tego, do tych Bierkowic, czy sobie odpuścić. Nie wiem, ale z drugiej strony, jak mam w domu siedzieć, nic nie robić, to chyba lepiej jest pojechać cokolwiek robić. Nie będę jechać, słońce wychodzi, wolę się pójść psem gdzieś przejść. Coś miałam, kurczę, powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy, kurczę. Będę robić piękna pogoda, masakra, mega. Jechać do Czech na zakupy, ale co się okazało, zapomniałam, że brat auto dzisiaj bierze. No i tak właśnie pojechałam do Czech, czyli w sumie nigdzie nie pojechałam, no bo zapomniałam, że nie ma auta. Może innym razem się uda, może w niedzielę śmignę. Nie wiem, zobaczymy. Skoczę jeszcze do jednego małego sklepu takiego osiedlowego, bo tam mają czasami bardzo fajne słodycze. Teraz przejdziemy, coś wam pokażę, bo u nas w Opolu zrobili od pewnego czasu takie jakby zwalniacze, coś w tym stylu. W ogóle widać tych spowalniaczy, bo kurczę, dużo jedzie, ale nie chcę pokazywać tablicy rejestracyjnych, ale jest to taki rodzaj wypuklenia na drodze, na samym środku drogi, przed przejściem. I samo to, tak jak mówię, zrobili takie migacze na przejściach, gdzie tego wcześniej nie było, bo to akurat tu, na tym przejściu, gdzie jest właśnie, było zawsze bardzo dużo, bo obok szkoła jest, do której chodziłam, jest bardzo dużo wypadków. Ostatnio też jakiś wypadek był dosyć poważny, ale taki poważniejszy wypadek to akurat był, jak moja koleżanka z klasy przechodziła przez pasy, no i ją nieszczęśliwie potrącił samochód, ale dzięki Bogu przeżyła. Cała połamana była, chyba tylko jedną rękę miała niepołamaną, a tak to cała połamana była. Więc od tamtego momentu właśnie zrobili takie jakby bramki przed przejściem, ale to i tak nic nie pomagało, to po prostu wprowadzili panią stop. Co z tego, jak ostatnio też był jakiś tam właśnie niefortunny trochę wypadek, ale chyba osoba przeżyła, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Więc tak. Powiem wam, kurczę, tak się zaczyna ciepło robić, że kurka, aż mi gorąco, mam kurtkę zimową, zaczynam być gorąco. Myślę sobie, jak brat przyjedzie po południu, będzie samo, czy przypadkiem nie wziąć gdzieś mojego pieska i się po prostu gdzieś do lasu z nią nie przejechać, albo gdzieś na pola po prostu gdzieś sobie tam, nie wiem, połazić z tym moim pieskiem. No. Więc tak, ale pogoda się zaczyna robić, kurczę. Pogoda jak marzenie. No. Więc tak, ja już wracam pomału do domu, chyba dzisiaj nie jadę do tych Bierkowic. Może jutro pojadę, jutro będzie samochód, więc po prostu pojadę samochodem, bo powiem wam szczerze, mogłabym pojechać autobusem, ale jak ja sobie pomyślę, że mam się tłuc z tym autobusem i potem czekać godzinę na autobus, aż przyjedzie, to szczerze mówiąc wolę autem pojechać. Kiedy będę miała ochotę, to sobie pojadę do domu i tyle, a nie tłuc się autobusem, no to jest masakra, bo to autobus akurat tam jeździ co godzinę, no to zwariować trochę idzie. Takie coś. Nie wiem, co to jest. To się tak wysuwa. I to są niby paski miętowe
Zaraz spróbujemy. Mam parę pasków naraz wyciągnąć, bo jest tak delikatne, że nie jestem w stanie tego wyciągnąć. No to próbujemy. Eukaliptus. Dobre. Ale mi się przykleiło do podniebienia. Czy godne polecenia? Myślę, że tak. Więc polecam. Mojego pieska. Zaraz muszę jej dać tabletki na odrobaczenie. Tak wyglądają. Już mina załamana i trochę zaspana. Ale wiecie co? Byłam w Netto, udało mi się kupić taki napój. Jest to napój cappuccino za 4,99 i z tego co tak czytałam, to jest wyprodukowany w Tajwanie. Dlatego wzięłam, bo w Tajwanie robią dużo mocniejsze te napoje. Dlatego z czystej ciekawości po prostu wzięłam, żeby zobaczyć jak to będzie smakować. No zobaczę, w ogóle samo to, że jest twardsza puszka. Ale tak to wygląda, a teraz idę pieska odrobaczyć. A teraz zanim zacznę pozdrawiać, jeszcze zrobię szybki tego napoju, o którym Wam mówiłam. Znowu nagrywam na dwie kamery, dlatego muszę w dwóch kamerach pokazać, co jest zgrane. Tak to wygląda, jest to napój cappuccino, wyprodukowany dlatego... A dlatego wzięłam, bo te kraje właśnie, te Tajwan, to słyną właśnie z mocnych kaw, napojów kofeinowych i w ogóle ziół, tego typu rzeczy, dlatego wzięłam się na spróbowanie, jak to będzie smakować. O matko, jaki to ma mętny kolor. No zapach bardzo przyjemny, przeleję sobie. Tak to wygląda, kubek trochę mam zniszczony niestety przez zmywarkę. Tak to wygląda, a jak smakuje? Dobre. Dosyć słodkie. Wydaje mi się, że jest trochę mocniejsze. Trochę mocniejszy napój niż te cappuccino kupione w Polsce. Ale dobre, czy mogę polecić? Myślę, że na pewno mogę polecić. Tak to wygląda. Jest naprawdę ok, godne polecenia, dobra. Teraz lecimy, szybki czas pozdrowień i odpowiedzi na Wasze pytania. No to lecimy. Hubert Szarek. Serdecznie pozdrawiam. A może zrobić test jakiegoś aquaparku tą nową kamerą? Tak, mogę, tylko na razie muszę do tej nowej kamery kupić obudowę wodoodporną. W ogóle Ciebie, Hubert, serdecznie pozdrawiam. Tak, bo ten aparat, z którym cały czas teraz nagrywałam, zanim kupiłam tą nową kamerkę sportową, to on też jest wodoodporny. Właśnie mi zależy, żeby to był taki dosyć odporny aparat. Przynajmniej na wodę. Tu do tej kamerki sportowej muszę kupić jeszcze obudowę, którą będę z Chin zamawiać, bo jest to po prostu dużo tańsza. To ta firma, co mam firmę tego aparatu, jest to firma chińska, dlatego będę zamawiać ze strony chińskiej. To po prostu dużo taniej mnie wyniesie. Mogłabym w sumie ten aparat za groszy też zamawiać z Chin, ale nie zamawiałam, bo nie miał gwarancji. Zamówiłam go przez sklep RTV Euro AGD, żeby po prostu miał gwarancję. Ale jak będę miała właśnie obudowę, to bardzo chętnie. W ogóle chcę do tego aparatu kupić mocowanie na głowę, mocowanie na klatkę piersiową. Ten wysięgnik mam, bojkę, no parę takich uchwytów, że mogę do psa montować, szelki takie specjalne, że mogę montować kamerę na psa, przyczepki do kasków też chcę kupić, żeby po prostu było wiele możliwości, że właśnie na przykład jakbym jeszcze raz pojechała do jakiegoś parku rozrywki, albo przynajmniej znowu byłabym w Energylandzie, to żebym mogła na bieżąco nagrywać, jak te karuzele są, przyczepić do siebie, do klatki na przykład piersiowej, bądź do czoła i sobie jechać tą kamerą, dlatego też o to mi bardzo chodzi. Marta S. serdecznie pozdrawiam. A może zrobisz test jakiegoś aquaparku nową kamerką? A widzę to samo... pytanie. Tak, to już odpowiedziałam na Twoje pytanie. Serdecznie Was pozdrawiam. Więc tak, na pewno kamerka sportowa daje mi dużo możliwości. Zaczynamy jak dzisiaj filmik, bo praktycznie wszystko nagrywałam tą nową kamerką. Tym apartem niewiele co, ale tą właśnie tą kamerką, żeby ją przetestować, a przede wszystkim, żeby baterię zużyć, żeby było pierwsze ładowanie. Zobaczymy, jak nagrywa. Fajne jest to, że ona jest jeszcze mniejsza od tego aparatu, co ja mam. Może być tak, jak będzie bardzo fajna jakość, to będę tą małą kamerką nagrywać. Ten aparat pójdzie w odstawkę, a czykolwiek też nim będę
nagrywać. No zobaczymy, więc Was serdecznie pozdrawiam. Cześć!